Puk, puk. Zanim zaczniemy film, chciałbym was przeprosić za jakość audio w tym filmie, gdyż no nic, miałem jakieś zaćmienie mózgu chwilowe i zapomniałem ustawić domyślnego mikrofonu w programie nagrywania. W sensie zawsze ustawiał się domyślnie, przepraszam, ten, który podłączam, ten, do którego mówię w filmie, ale tym razem nagrywało mi dźwięk z mikrofonu laptopowego, także jakość dźwięku będzie gorsza niż w innych filmach, za co z góry przepraszam, ale mam nadzieję, że da się to jakoś oglądać. Pa, pa, miłego oglądania. Dzisiaj mam dla was pierwsze wrażenia. Pierwsze wrażenia z tego oto tworu, czyli z Fantoma Paco Rabanne. Pewnie widzieliście, na pewno słyszeliście, jeśli siedzicie w perfumach. Jeśli nie, to też jest możliwe, że natknęliście się gdzieś na ten zapach, bo no, flakon jest wyjątkowy. Zresztą jak to u Paco Rabanne, najpierw mieliśmy złotą sztabkę, potem mieliśmy urnę, teraz mamy robota. Cóż, ten chyba jest najbrzydszy z tych wszystkich. Kwestia gustu, ale no nieważne. W każdym razie, nie mam jakichś dużych oczekiwań względem tego zapachu. Nie wiem, nie czytałem jakoś specjalnie recenzji o nim, no ale... No nie wiem, jakoś ciężko mi uwierzyć w to, że Paco Rabanne po raz trzeci zrobi to, co zrobił w przypadku One Miliona i Invictusa, czyli po prostu wystrzeli taki hit, że każdy będzie się wzorował na tych perfumach potem i wszystkie, praktycznie wszystkie męskie premiery będą pachnieć albo jak One Million, albo jak Invictus. Ale kto wie, może mamy tutaj kolejnego bestsellera i w ogóle wow, zrobi szał na rynku. Nie wiem, zaraz zobaczymy. Nigdy nie wąchałem, nie czytałem nawet nut. Także będzie niespodzianka. Albo może nawet przeczytam zaraz nuty. Zaraz sprawdzę, czy jest jakaś super historyjka na Douglasie albo Sephorze na ich stronie, bo polubiłem się z tymi historyjkami, bo są bardzo ciekawe czasami, także okej. Chyba mnie nie zawiedzie. Phantom to nowy męski zapach od Paco Rabanne, esencja pewności siebie wypełniona dobrą energią. Futurystyczny aromat stworzony poprzez zderzenie się dwóch światów, luksusowego rękodzieła i nowej technologii. Nowoczesny sposób selekcji składników umożliwia Tobie poczucie siły, pewności siebie i seks appealu. Zapach zawiera trzy uzależniające nuty: kremową lawendę, energetyzującą cytrynę i seksowną wanilię. Dawka idealnego i trwałego aromatu stworzona z etycznie pozyskiwanych składników prosto z Francji, Włoch i Madagaskaru. Pionier wśród innowacyjnych flakonów. Metal, srebro i czerń przywołują kosmiczne i pozagalaktyczne skojarzenia, które sprawiają, że Phantom to zapach z przyszłości, zupełnie inny, zapewniający doznania nie z tej planety i umożliwiający połączenie ze smartfonem. Co? Wow. Okej. Połóż swój telefon na górną część butelki i poznaj nowego, międzygalaktycznego przyjaciela. Wejdź razem z nim do uniwersum Phantom i udaj się w olfaktoryczną podróż, która sprawi, że będziesz silniejszy, bardziej pewny siebie i sexy. Wprowadź zapachowe zamieszanie w swoje życie, tak jak robi to Phantom. Wow, flakon umożliwiający połączenie ze smartfonem, jestem ciekawy, jak to działa. Nie będę teraz czytał, bo mi się nie chce, a potem pewnie zapomnę, jeśli ktoś wie, o co chodzi, to może dać znać w komentarzu. W każdym razie, lecimy. Jestem ciekawy tego kosmicznego doznania. Próbka jak próbka, nie ma co pokazywać. Dobra. No jestem ciekawy, nie wiem. Ten opis był straszny, ale... Okej. Oho, ho. No, 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 zapach przyszłości, galaktyczne doznania, tak? Jezu, ale kiepścizna! To jest złe! No nie... Po cichu liczyłem na coś dobrego. Nie wiem, na przykład... One Miliona zawsze lubiłem. No to otwarcie było takie wow, potem już był wiadomo gorszy, ale otwarcie było wow. Invictus, za Invictusem nie przepadałem, ale szanuję, bo to solidne pachnidło, nie ma co, po prostu nie podoba mi się ten klimat, a tu... To jest tak średnio jakościowo, się...
już od razu czuję, że czuć, że serce i baza tych perłów będą kiepskie. Nie, może się mylę, ale wydaje mi się, że tu już czuć tą bazę taką typową dla męskich premier ostatnich lat. Nieco taką zamszowo-tonkowo-waniliową, jakieś drewna średniej jakości. Pachnie to bardzo syntetycznie, ale tak źle syntetycznie, tak tanio. Czuć chemię, czuć te wszystkie utrwalacze. W każdym razie, jak to pachnie? No mamy tu taką tonkowo-skórzano-drzewną, kremową, waniliową nutę, jaką mamy we wszystkich premierach mainstreamu ostatnich lat. Tam ostatniego czasu. Nie wiem, których. No nie będę... No wiecie, o co chodzi. No takie typowe, słodkie, męskie pachnidło. Mamy dużo tonki. Takiej marcypanowo-migdałowej tonki. Bardzo słodkiej i średnio naturalnie pachnącej. Mamy coś owocowo-kwaśnego. Ta nuta mi się podoba. Jedna rzecz, która mi się podoba w tych perfumach, to taka nuta owocowa, kwaśna. Mi się osobiście kojarzy może trochę z truskawką, trochę z rabarbarem. Ona jest bardzo przyjemna, ale niewiele ma ona do gadania w towarzystwie tych drzewnych zapychaczy waniliowych, kumarynowych. Przepraszam, ja bym chciał powiedzieć coś więcej, ale nie potrafię. Nic się nie dzieje. Jestem zawiedziony, naprawdę jestem zawiedziony. Nie wydaje mi się, aby te perfumy odniosły taki sukces jak One Million i Invictus. Nie wiem, może się mylę, ale bardzo nie wydaje mi się. To jest nijakie, to jest żadne, nie wiem. No nie wiem, no wiadomo, zobaczymy, jak rozwinie się na skórze i napiszę w ekranie końcowym moje ostateczne wrażenia, ostateczną opinię, ale... No kiepścizna. Słabo. Paco Rabanne, niedobrze. Myślę, że zawartość adekwatna do flakonu, czyli tania, plastikowa i kiczowata. Jak flakon jest z metalu, to przepraszam, ale plastikowa, bo to tak wygląda. Nieważne, i pachnie plastikowo. Pachnie sztucznie, pachnie tanio. I don't like. Dziękuję i... Papa.